Po wolnych głosach, wolne głosy za granicą. Michał Trześniewski, kłaniam się. Naszym gościem jest pani redaktor Elżbieta Królikowska-Ejwis, dziennikarka, pisarka, a także wieloletnia korespondentka polskich mediów w Wielkiej Brytanii. Witam panią redaktor. Dobry wieczór państwu. Od wtorku, od północy obowiązywać będzie zakaz lotów z Wielkiej Brytanii do Polski. Decyzja o tym zakazie, o tym zawieszeniu lotów została podjęta ze względu na wykrycie w Wielkiej Brytanii nowego szczepu, nowego wariantu koronawirusa. Takie decyzje o zawieszeniu lotów podjęły także inne kraje: Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Włochy. Jak komentuje się te decyzje o zawieszeniu lotów na wyspach? Wczorajsze wystąpienie premiera Borisa Johnsona, który podniósł poziom restrykcji przeciwko nowemu wirusowi, nowej mutacji wirusa, który już otrzymał nową nazwę, VUI-2020. Jest to wirus, podobno, jak mówią wirusolodzy, mniej lub tak samo niebezpieczny jak poprzedni, czyli COVID-19, ale rozprzestrzenia się jak gdyby szybciej. Ma szerszą jak gdyby skalę rażenia. Na czym polegają ten czwarty poziom restrykcji? Otóż zamknięte są wszystkie sklepy, prócz tych tak zwanego niezbędnego użytku oraz aptek. Zamknięte są firmy i przedsiębiorstwa. No, szkoły zamknięte, ponieważ są ferie. Nie można przemieszczać się w przestrzeni. To też wczoraj z Londynu nastąpiła tak zwana wielka ucieczka, The Great Escape, tak jak mówił dzisiaj Daily Mail. Rzecz polega na tym, że na dworcach lotniczych, na dworcach kolejowych oraz w portach, skąd wypływają promy, tak jak Dover, prawda, zgromadziły się ogromne tłumy, które zamierzały opuścić tę sferę tak zwanego strefy, tak zwanego czwartego poziomu, czyli St. Pancras, dworzec St. Pancras, skąd odchodzą pociągi Eurostar do międzynarodowe, to znaczy do Brukseli i do Paryża, ale też inne dworce kolejowe, jak na przykład Euston, prawda, czy Paddington. Brytyjczycy, raczej Londyńczycy uciekali, dlatego że zakaz zaczął obowiązywać o 12 w nocy, poprzedniej nocy. Uciekali, próbowali umknąć nie tylko przed wirusem, prawda, przed nową mutacją wirusa, ale także do swoich drugich domów na przykład, czy na kontynencie, czy w innym rejonie Wielkiej Brytanii, po to, żeby móc normalnie zaopatrzyć się na święta. Zwłaszcza, że tak zwane wielkie sklepy, na przykład wielkie sieci typu Sainsbury na przykład, stwierdziły padło ogłoszenie, że tak zwanych świeżych produktów może zabraknąć. Takie sieciówki jak Marks & Spencer, prawda, te sieciówki spożywcze zaproponowały jak gdyby nową formułę sprzedaży. To znaczy jest to wprawdzie sprzedaż internetowa, online, ale klient musi sam pofatygować się właśnie przed sklep właściwie, aby podjąć te swoje zakupy. No, rzeczywiście skomplikowana jest sytuacja. Dzisiaj Londyn przypomina Ghost Town, czyli miasto duchów rzeczywiście. No, to jest to oczywiście związane naturalnie z nowym rozporządzeniem, które będzie trwało właściwie nie wiadomo jak długo. Już mer Londynu, Sadiq Khan, lejberzysta zresztą i w ustawicznym konflikcie z rządem konserwatystów, już zdążył skrytykować
rząd Borisa Johnsona za to, że tak szybko następują zmiany, że Brytyjczycy nie są przygotowani do radzenia sobie z tymi nowymi jak gdyby restrykcjami i kłopotami. Tu należy dodać, że te restrykcje dotyczą 21 milionów ludzi, Brytyjczyków rozsianych na południowo-wschodniej Wielkiej Brytanii. Wrócę jeszcze, pani redaktor, do kwestii zakazu lotów i właśnie widzimy lotnisko Chopina na ekranach. Natomiast jeżeli chodzi o ten zakaz lotów, no to wydaje się, że zarówno LOT, jak i Wizz Air wyszły naprzeciw oczekiwaniom Polaków i zorganizowały na dzisiaj dodatkowe loty. Na dzisiaj, no bo jutro już nie będzie można z Wielkiej Brytanii do Polski przylatywać. Z tym, że koszt takiego lotu wynosi około 2,5 tysiąca. Także wydaje się, że Polacy, którzy chcą wrócić na święta chociażby do swojego kraju, do naszego kraju, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Tak, oczywiście bardzo trudnej. Nie tylko Polacy, ale oczywiście Brytyjczycy również. Przecież jest cała masa ludzi, którzy ze względu na brak czasu, prawda, czy brak dobrej organizacji, czekają na ostatni moment, żeby kupić prezenty i żeby kupić prawda, jakieś produkty, jakieś wiktuały na pierwszy dzień świąt, czyli tak zwany Christmas Day i Boxing Day. Drugi dzień świąt się nazywa Boxing Day Wielkiej Brytanii, no i oczywiście oni nie mogą tego zrobić i dlatego właśnie te sieciówki typu Waitrose czy Sainsbury właśnie, czy Asda wyszły jak gdyby nowymi propozycjami, nowymi ofertami dla Brytyjczyków, no ale sami będą musieli się pofatygować właśnie, żeby, no, ponieważ nie będą mogli wejść do sklepu, bo jest zakaz właśnie sprzedaży sklepowej, ale sprzed takiego supermarketu będą mogli sobie te wiktuały zamówione online zakupić. No właśnie, równo tydzień temu władze brytyjskie poinformowały o tym, że pojawiła się na wyspach nowa odmiana koronawirusa. Tak jak pani redaktor mówiła, ten nowy wirus nie powoduje wyższej śmiertelności, czy nie jest odporny na szczepionkę, natomiast właśnie dużo szybciej się rozprzestrzenia. Czy Brytyjczycy boją się tej nowej odmiany? Nie wychodzą z domu, no i czy też mamy do czynienia z pewnego rodzaju takim masowym strachem? Tak, oczywiście odczuwa się właśnie taki element paniki, dlatego że ten bieg wypadków jest zbyt szybki. Te informacje rządowe docierają do obywateli rzeczywiście zbyt późno. Ale z drugiej strony jednak rząd Borisa Johnsona robi wszystko, co może, żeby odpowiedzieć na aktualną sytuację. A nikt nie jest w stanie przewidzieć, co nastąpi jutro. Ale trzeba przyznać, że polskie władze sobie chyba lepiej dają radę, dlatego że prognozy u nas są kilkudniowe, natomiast wczorajszy adres do Borisa Johnsona, do narodu, zaskoczył wszystkich bardzo, dlatego że miały być to mniej więcej normalne święta, prawda? No z pewnymi restrykcjami, ale stopień, jak gdyby poziom tych restrykcji w tej chwili jest tak wysoki, że właściwie uniemożliwia wyjście z domu, spotkanie się nawet w ramach trzypokoleniowej czy dwupokoleniowej rodziny. O Wielkiej Brytanii było głośno ze względów pandemicznych, także ze względu na to, że Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie rozpoczęła takie powszechne, masowe szczepienia swoich obywateli. 2 tygodnie temu dokładnie rozpoczęto te szczepienia na wyspach. Jak to idzie? Czy występują jakieś ruchy antyszczepionkowe, które się sprzeciwiają, czy jednak ludzie odpowiedzialni, albo jak to inni by powiedzieli, karnie do tych szczepień przystępują? Tak, więc szczepionka jest dystrybuowana w zależności od ilości populacji, to znaczy powiedzmy Walia czy Szkocja, czy też Anglia, prawda, trzy krainy składające się tutaj na Wielką Brytanię, no i
nie mówiąc, nie wspominając już o północnej Irlandii, otrzymały ilość szczepionek jak kompatybilną z ilością ludzi zamieszkujących właśnie te okręgi czy te krainy, jak kto woli. I w ten sposób system jest podobny właśnie do tego, który proponują nasze władze, że najpierw służba medyczna oraz seniorzy, prawda, a potem następne jak gdyby grupy społeczne czy też grupy zawodowe. Oczywiście widziało się szereg manifestacji, na przykład bardzo aktywna tutaj na tym polu była Szkocja, byli Szkoci, ale oczywiście jest to sprawa polityczna w jakimś sensie, ponieważ Nicola Sturgeon i Narodowa Partia Szkocji jest lewicowa, prawda, wspierana przez lejberzystów i przez liberalnych demokratów i jak gdyby cokolwiek by się nie wydarzyło na Downing Street, Szkocja będzie to kontestowała. Więc tam było dosyć sporo właśnie tych manifestacji ulicznych. No i w Londynie, który jest również lewicowy, jak wiadomo, prawda, wystarczy wskazać, to jest Sadiqa Khana, który jest Pakistańczykiem, lejberzystą i został wybrany właśnie kosząc bardzo dobrych dwóch konserwatystów, którzy kandydowali razem z nim. W każdym razie no, większe miasta typu na przykład Manchester, Leeds też są lewicowe i tam też były większe manifestacje uliczne antycovidowe, czyli antyszczepionkowe, przepraszam. Jeszcze jedna sprawa jest taka paląca, którą chciałbym poruszyć z panią redaktor, mianowicie zbliża się Brexit. Jeżeli Unia Europejska i Wielka Brytania nie zawrą ze sobą porozumienia do końca roku, to będziemy mieli do czynienia z twardym Brexitem, co będzie oznaczało wysokie cła na produkty zarówno brytyjskie, jak i europejskie. I dzisiaj pierwsza minister Szkocji, pani Nicola Sturgeon, zaproponowała, żeby Boris Johnson wynegocjował z Unią Europejską dłuższy okres przejściowy. Czy pani uważa, że to jest być może sposób na to, żeby nie doszło do twardego Brexitu? Czy to jest dobry sposób? Panie redaktorze, właściwie trudno powiedzieć, bo z jednej strony oczywiście byłoby to o tyle dobre, że ten proces negocjacji byłby mniej nerwowy aniżeli teraz, ale z drugiej strony, zważywszy na to, że te negocjacje trwają 4,5 roku, a właściwie dopiero teraz nabrały tempa, ja wątpię właśnie, żeby to przedłużenie okresu przejściowego było lekarstwem na twardy Brexit. Nie sądzę. A poza tym to, co powie Nicola Sturgeon, prawda, która dąży do referendum w sprawie odłączenia się Szkocji, prawda, wyłączenia się ze struktury Wielkiej Brytanii, jest to lewica i to taka wojująca lewica. Cokolwiek powie Nicola Sturgeon, nie będzie dobre dla brytyjskich konserwatystów, a prawdopodobnie dla całej populacji brytyjskiej. No i Nicola Sturgeon oczywiście cały czas wojuje, właśnie twierdzi, że wkrótce ogłosi następne referendum w sprawie secesji Szkocji. Oczywiście może sobie to jest wishful thinking, dlatego że cały proces decyzyjny jest na Downing Street. I cokolwiek nie powie Nicola Sturgeon, właśnie nie ma żadnej funkcji sprawczej. Dlatego, że dopiero wtedy, kiedy Boris Johnson ogłosiłby takie referendum, czego nie zrobi, bo już powiedział wielokrotnie, że 6 lat temu, w 2014 roku, było już referendum, Szkoci opowiedzieli się właśnie za tym, że chcą być w organizmie Wielkiej Brytanii, w związku z czym Nicola Sturgeon nie ma tutaj, ona oczywiście, to jest takie bicie, polityczne bicie piany. O. Bardzo dziękuję pani redaktor za wypowiedź dla telewizji Republika.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani redaktor Elżbieta Królikowska-Avis, wieloletnia korespondentka polskich mediów w Wielkiej Brytanii. Rozmawialiśmy o Brexicie, rozmawialiśmy przede wszystkim o szczepieniach w Wielkiej Brytanii. Dziękuję za uwagę. To był program Wolne Głosy Zagranica. Zapraszam na jutro, 17:55. Do zobaczenia.